Jeśli kiedykolwiek obserwowałaś ciało swoje oraz innych, to pewnie doskonale wiesz, że każdy ma inny pępek. Jedni mają wypukły, inni posiadają jedynie niewielkie wgłębienie, a jeszcze inni mają pępek wklęsły i pofałdowany. Od czego zależy jego kształt? Pępek wklęsły. Powszechny mit mówi, że wklęsły pępek to wina lekarza, który obcinał i podwiązywał pępowinę zaraz po porodzie. Wprawdzie ten zabieg chirurgiczny do pewnego stopnia wpływa na wygląd naszego pępka, jednak nie jest decydujący. Za wygląd pępka odpowiada coś zupełnie innego. Co jest przyczyną wklęsłego pępka? Na to, w jaki sposób wygląda nasz pępek, ma wpływ kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim za taki stan rzeczy odpowiada prawidłowy stan wiązadeł pachwinowych, czyli tych, które pozostały po pępowinie. Ważny jest również prawidłowy rozwój mięśni brzucha, a także odpowiednie zrośnięcie się tak zwanego pierścienia pępkowego. Wiele osób twierdzi również, że wygląd pępka zależy od pielęgnacji gojącej się rany po pępowinie. Okazuje się jednak, że ten proces ma znikomy wpływ na kształt pępka. Wypukły pępek. Jeśli od dziecka twój pępek jest nieco wypukły, to nie masz się czym martwić. Jeśli jednak nagle się taki stał, być może masz do czynienia z przepukliną pępkową. W celu leczenia przepukliny pępkowej zazwyczaj stosuje się plastry zbliżające do siebie mięśnie proste brzucha. Leczenie to w większości przypadków jest skuteczne. Bywa jednak tak, że konieczne jest leczenie chirurgiczne. Higiena pępka. Nie można zapomnieć o higienie naszego pępka. Badania wykonane na Uniwersytecie Stanowym Północnej Karpiny wykazały, że w pępku znajduje się aż 2368 gatunków bakterii, z których aż 1458 to odmiany bakterii dotąd nieznane nauce.